Dlaczego jest tak mało heavy mainów? Zastanawialiście się czasem, jaki main jest najrzadszy? Ja się zastanawiałam. I według mnie to jest heavy main. Ile heavy mainów widzicie w grach? Ja niewiele. Zwykle jak już ktoś gra heavy, to nowy gracz lub gracz z średnim stażem. Dlaczego nie ma tak dużo heavy mainów? Przecież klasa wydaje się być idealna. Magnes na medyków, dużo zdrowia, pełno amunicji. Czemu więc mało kto decyduje się mainować tę klasę? Mam kilka teorii. Ciekawe jestem, co o nich sądzicie. 1. Dużo spy mainów. Heavy mainów jest niewiele, ale spy mainów? Szpiegów mainuje wiele ludzi. To jedna z klas, którą ludzie wręcz kochają. A kogo kontruje szpieg? No właśnie, heavy'ego. Dobry heavy nie boi się szpiegów, ale spy mainów już się boi. 2. Mało medic mainów. No i właśnie, przechodzimy ze skrajności w skrajność. Dużo spy mainów, którzy są kontrą dla heavy'ich i mało medic mainów, którzy są z kolei dopełnieniem heavy mainów. Tak jak Pybro dla inżyniera na przykład. Mało tego, jak już wspomniałam o Pybro. Warto też wspomnieć, że pyro mainów też brakuje, a to właśnie oni spajczekują i zabijają spajów. 3. Dużo sniper mainów. Jak już bym miała wskazać, jakich mainów jest najwięcej, to wahałabym się na wskazanie spy mainów czy sniper mainów. To również nie pomaga biednym putisom, bo headshotowanie heavy jest jednym z najłatwiejszych celów, w szczególności jeżeli celem jest raczkujący heavy main. 4. Heavy jest zależny od innych. Heavy jest klasą, która ma takie nieszczęście, że jest zależna od wsparcia innych członków drużyny. Pomijając już wcześniej wspomnianego medyka i pyro, Heavy również potrzebuje teleportera, bo jest strasznie wolny. Bycie zależnym od kogoś nie pomaga heavy mainom. Niestety ciągle pełno ludzi gra solo fortress albo preferuje wybieranie klas, które nie potrzebują wsparcia. 5. Heavy dostaje w kość. Dosłownie. To taka klasa, której jest ciężko uciec i jednocześnie to klasa, która została w tym celu stworzona. Heavy to tank. Ale ten tank nie działa poprawnie, jak nie ma wymienionego już przeze mnie wcześniej wsparcia. Takie teorie wpadły mi do głowy, jak zaczęłam się zastanawiać, gdzie ci wszyscy heavy maini. Macie jakieś inne pomysły, czemu jest ich tak mało? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!